Nazywam się Lidia Maksymowicz. Jestem jednym z ostatnich już świadków historii z tych tragicznych lat i uważam, że moim obowiązkiem jest jak gdyby misją głoszenie tej strasznej prawdy, która się wtedy wydarzyła w latach 40. w czasie II wojny światowej. Spędziła Pani, przebywała Pani w obozie do jego wyzwolenia, prawda? Do tak, do wyzwolenia. Do tego roku. A kiedy ostatni raz widziała się Pani z mamą w obozie? Czy pamięta Pani tę chwilę, ten moment, kiedy widzi ją Pani po raz ostatni? Tak, pamiętam, bo matka musiała odejść z marszem śmierci, ponieważ mówi, że rozglądała się wszędzie, gdzie by się ukryć, ale nie było takich możliwości. Musiała odejść, ale wtedy kilkanaście razy jeszcze powtarzała mi: pamiętaj, zapamiętaj imię swoje. To był słynny film, później powstał właśnie na tych jej słowach, zresztą konsultowany z nią. Że jak się nazywasz, skąd pochodzisz, ile masz lat. I obiecuje mi wtedy, że wróci tutaj i zabierze mnie stamtąd, ale tak jak wiadomo, nigdy się jej to nie udało, bo musiała odejść z tym marszem i została wywieziona najpierw do Ravensbrück, a potem aż do Belsenbergen i była wyzwalana dopiero w maju przez aliantów, a mną tutaj właśnie zaopiekowali się mieszkańcy Oświęcimia, którzy kiedy weszli do tego baraku, byli zdumieni. Pomimo, że wiedzieli, że dzieją się te straszne rzeczy, ale nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że nawet dzieci, to niektóre bardzo małe, będą więźniami, wrogami Wielkiej Trzeciej Rzeszy Niemieckiej. A jak doszło do spotkania właśnie z tą polską rodziną z Oświęcimia, z którą potem los Panią połączył właściwie do końca ich dni? Do końca ich dni, tak. Więc ludzie z Oświęcimia, przecież nie wolno im się było zbliżać w czasie działalności obozu na kilkaset metrów, bo to groziło uwięzieniem. To kiedy tylko mogli wejść już, bo wiedzieli, że już nadeszła armia ówczesnego Związku Radzieckiego. I ten moment też jako dziecko już bardzo dobrze zapamiętałam, bo weszli w zupełnie innych mundurach żołnierze. Ja już jestem takim doświadczonym małym więźniem, bo już rok tam, ponad rok tam przebywam. I widzę, że mają czerwoną gwiazdkę na czapce. I ten moment nie pamiętam z jakiejś radości wyzwolenia, bo przecież pozostały tylko te dzieci w tym baraku i tak wykończeni ludzie, którzy nie mogli odejść z marszem śmierci. I nastąpiła jakaś taka dziwna cisza w obozie, która tam nigdy nie istniała. Kiedy weszli, to byli zdumieni tym widokiem, mimo wszystko, które zastali, bo te zwłoki wszędzie leżały koło baraku, w tym rowie. A najbardziej zdumieni byli, niczego się nie spodziewali, że weszli do baraku, a tam dzieci. I na pewno z litości i z potrzeby serca, bo przecież nikt im nie kazał, zabierali te najmniejsze dzieci do swoich domów. I ja w ten sposób właśnie znalazłam się w takim polskim domu. A dla tych państwa, którzy tam weszli, to było szczególne wydarzenie, ponieważ oni zostali z tego miejsca wysiedleni. Tam stał ich dom, został zburzony i stanęła tam na tym miejscu ta brama śmierci, która istnieje do dzisiaj. I oni, myślę, z potrzeby serca zabrali to jedno z tych dzieci właśnie do swojego domu, gdzie ja przeżywam szok, bo pierwszy raz w życiu widzę normalny pokój, łóżko z pościelą i kąpiel, której nie zaznałam przez tak wiele miesięcy. I podziwiam ich, że zdecydowali się zabrać tego małego szkieleta, zawszonego, brudnego i z odmrożonymi nogami. Bo przecież nie miałam butów, bo nie wiadomo, co czyje było. Jedno dziecko zabierało drugiemu, bo przecież nie wiedzieliśmy, co jest czyje. I nie nazywaliśmy to kradzieżą, ale po prostu zabieraliśmy jedno drugiemu. Nawet tak jak mówiłam, nawet tą kromkę chleba. A jak nazywali się ci państwo z Oświęcimia, którzy zaopiekowali się Panią zaraz po wyzwoleniu obozu?
No, ja ich podziwiam, bo przecież zabrali do domu dziecko niewiadomego pochodzenia. Jedynym znakiem identyfikacyjnym był ten numer na ręce. I kiedy mnie przynieśli do siebie, to właściwie nie wiedzieli, jak się mną zająć. Nakarmili mnie jakąś zupką, a ja w nocy podobno dostałam skrętu kiszek, bo przecież nigdy normalnego jedzenia całe miesiące nie miałam. I do dziś wspomina córka moich sąsiadów, że pani Rydzikowska boso po śniegu leciała po lekarza, bo ja po prostu umierałam. Nazywali się Rydzikowscy, tak? Nazywali się Rydzikowscy i pochodzili właśnie z tej wsi Brzezinka, na której był zbudowany obóz. A zaprowadzili panią do Oświęcimia, bo oni mieszkali... Oni mieszkali w Oświęcimiu na ulicy Mickiewicza 6. Czyli na dzisiejszym... Także do dzisiaj pamiętam ten adres, bo tam mieszkali. I zaraz, kiedy mnie okąpali, podobno, że wrzeszczałam, bo nie wiedziałam, co to jest, że to znowu nowe doświadczenie. I pytałam ich, czy na pewno nie będzie tutaj szczurów, psów i czy nie przyjdzie tu po mnie doktor Mengele. Takie było moje pierwsze zetknięcie się z normalnym życiem. A byłam dzikusem, który nie znał nawet przedmiotów normalnego użytku. Bo przecież tam nie miałam ani łyżki, ani talerza, ani garnuszka. Nie wiedziałam, co to są za przedmioty. Wszystkiego musiałam się uczyć od nowa w wieku 4 lat, bo już miałam wtedy 4 lata. I pierwsze miesiące po wojnie, to rozumiem, poszła pani do przedszkola, czy wychowywała się u państwa Rydzikowskich na Mickiewicza? Cały czas państwo mieszkaliście na Mickiewicza, czy się przeprowadziliście? Jeszcze kiedy mieszkaliśmy na Mickiewicza, poszłam do przedszkola do sióstr Sarawitek, które prowadziły to przedszkole. Ale właśnie był taki kłopot ze mną, że ja bardzo cierpiałam, nogi mnie bolały, bo miałam, ciągle schodziła mi skóra z tych nóg. A moja mama, pani Rydzikowska, chciała mnie wystroić w strój i chciała, żebym tańczyła tak jak inne dzieci. A ja nie mogłam, siedziałam w kąciku i tylko płakałam, że nie mogę, bo mnie bolą nogi. A nikt tego nie rozumiał, bo dzieci zdrowe też nie mogły tego pojąć. Ale później pan Rydzikowski dostał pracę w zakładach chemicznych i przeprowadzili się na osiedle poniemieckie. Tam już były lepsze warunki, bo już była woda w kranach, była toaleta normalna, bo tutaj na tych pożytowskich były bardzo prymitywne warunki do życia. I stamtąd już chodziłam do szkoły podstawowej, ale nie byłam na to bardzo przygotowana, bo się okazało, że lekarze, którzy ustalali moją datę urodzenia, bo przecież przez 3 lata, zanim utworzono urzędy, to moim jedynym znakiem identyfikacyjnym był tylko numer na ręce. I tylko państwo Rydzikowscy mi nadali swoje nazwisko, bo mnie adoptowali, a lekarze w przybliżeniu ustalali moją datę urodzenia. A że byłam takim dość dorodnym, zdrowym dzieckiem, nawet docenionym przez doktora Mengele, dodali mi kilkanaście miesięcy. I poszłam do szkoły, nie będąc na to w ogóle przygotowana. I trudno mi było usiedzieć w ławce i z tą nauką też były właśnie kłopoty, bo ja nie umiałam się skupić, nie mogłam przywyknąć. Musiało to potrwać przynajmniej z rok lub parę miesięcy. I chodziłam do miasta, bo nie było wtedy tam na osiedlu tej szkoły podstawowej, tylko chodziłam do miasta, do szkoły podstawowej, nazywało się Szkoła Podstawowa Pani Filipowskiej, bo były dwie szkoły wtedy podstawowej. I tu bliżej kościoła parafialnego, a to było na ulicy Chrzanowskiej, już tam dosyć daleko. I ja nim przyszłam do domu, to zimą powracałam po prostu już cała przemoczona, bo tarzałam się w śniegu. A latem chodziliśmy właśnie przez też inne dzieci ze mną, prawda?
i rozrabialiśmy trochę, jak to dzieci. Także nieraz nawet zostałam skarcona za to, bo przychodziłam zupełnie przemoczona albo w ogóle w podartych ubraniach, bo zjeżdżałam z jakiejś górki, bo to dzieciństwo tłumione przez tyle lat właśnie wybuchło w pewnym momencie z takim wielkim impetem. A rodzina państwa Rydzikowskich, rozumiem, że byli państwo Rydzikowscy, czyli mąż, żona, czy miała pani jakieś przybrane rodzeństwo? Nie, byłam ich jedynym dzieckiem. To było bezdzietne małżeństwo. Małżeństwo, które chyba było szczęśliwe, że mają dziecko. I zajęli się mną tak, jakby byli moimi naturalnymi rodzicami, tym bardziej, że mnie adoptowali i tyle dla mnie poświęcili, bo nie każdy by był tak odważny, żeby wziąć dziecko z lagru, gdzie było zawszone, brudne i wiadomo było, że będzie ciężko przystosować do normalnego życia. Po skończeniu szkoły podstawowej, jak potoczyły się pani losy w Oświęcimiu, już przybranej rodzinie, już pani nazywa się Rydzikowska, a na imię ma wtedy Lidia. Lidia, tak, bo jeszcze taki incydent jeden był dość ciekawy, że idę do pierwszej komunii świętej i przygotowania trwają, szyją mi piękną suknię białą, wianek, wszystko jest, a ksiądz, pamiętam, nazywał się Kotuła, katecheta, pytam tych moich przybranych rodziców, ale czy ona jest ochrzczona? Ona idzie do komunii. No nie wiem, bo skąd mogę wiedzieć? Ona też nie wie. I wtedy w jedną niedzielę odbywał się chrzest. Oczywiście przyszło całe miasto patrzeć na to, jak rodzice chrześni mnie trzymają za ręce i cały kościół uczestniczy w tym. Miała pani wtedy 9 lat już, tak? Tak, jak tyle dzieci wówczas przystępujące do pierwszej komunii. No ale byłam młodsza mimo wszystko, bo miałam dopisany ten rok. Ale jednym z, ojciec chrzestny był byłym więźniem, pan Nosal, a chrzestną matką była pani Kosowska, taka ze znamienitej oświęcimskiej rodziny. Bo moja mama starała się zawsze, żeby to, co się wokół mnie dzieje, było na poziomie. Po skończeniu szkoły podstawowej, szkoła średnia w Oświęcimiu? Tak, poszłam do technikum chemicznego, bo wiadomo było, że tutaj jest praca i tutaj, że raczej i studia nawet na miejscu były, także jeżeli bym chciała studiować, to Gliwicka Politechnika miała tutaj swój oddział. No i skończyłam tutaj to technikum i potem poszłam zaraz do pracy, bo takie były układy, prawda, że dostałam pracę w laboratorium, a później w biurze projektów, ponieważ chciałam koniecznie pracować na zmiany, bo chciałam przecież zarabiać jakieś pieniądze, bo przecież bieda była ogólna, prawda, po wojnie. I chciałam się jakoś oddzięczyć tym moim rodzicom, ale nie mogłam pracować na zmiany, ponieważ mój stan zdrowia na to nie pozwalał, bo nigdy nie zasypiałam w nocy i ciągle miałam anemię, więc bardzo często nosem miałam krwotoki. No i przeniesiono mnie do biura projektu, gdzie już tylko pracowałam na dnie i tutaj nawiązałam bardzo wiele przyjaźni i bardzo wiele tutaj się zdarzyło, ponieważ tutaj zapytali mnie, bo ja ciągle nie myślałam o swojej mamie, bo ja tak zżyta na co dzień z tą śmiercią pogodziłam się z tym, że ona po prostu nie żyje i jej nie ma. I to jest w dzisiejszych czasach dziwne, prawda? Ale wtedy to dla mnie była norma, bo ta śmierć działa się naokoło mnie i nigdy nie myślałam o mojej mamie. I namówili mnie po prostu, żebym wreszcie, mówi, jak to możesz tak żyć, żebyś nie mogła się dowiedzieć, skąd pochodzisz, ile naprawdę masz lat. I namówili mnie, przynieśli kilka adresów biur poszukiwania. Namawiali rodzice czy przyjaciele? Przyjaciele. A ja nawet się bałam mamie powiedzieć, że będę pisała do biura poszukiwań. Bo myślałam, że się pogniewa, że ja poszukuję teraz, kiedy oni tyle dla mnie poświęcili, a ja poszukuję teraz swojej rodziny. Ale napisałam do Hamburga, bo to był taki
najciekawszy adres, bo Czerwony Krzyż w Genewie odpowiedział, że nic nie może powiedzieć na ten temat. I nie poszukiwałam matki, tylko ojca i brata. A nigdy w życiu nie miałam brata, jak się później okazało. Tylko, że ja byłam takim dzieckiem, że babcia jeszcze przed spaleniem wsi po prostu przyjęła pod swój dach taką pannę z dzieckiem. Bo to wiadomo, że na wsi to była ktoś bardzo źle widziany. I ona miała synka Michała. I ja zawsze go po prostu wyrzucałam, że ty nie jesteś nasz. Ale przywołała mnie mama do porządku, bo byłam taka bardzo szybko rozwijającym się dzieckiem. Na pewno bym się szybciej rozwijała, była w normalnych warunkach. I przykazano mi, nie wolno ci go wyrzucać, bo to jest twój braciszek i on tu będzie mieszkał i zawsze tu będzie. I ja jako dziecko tak se to do głowy przybrałam, że poszukiwałam ojca i brata. Nie szukałam mamy zupełnie. Ja tu dostaję wiadomość po 3 latach korespondencji, bo wtedy szło tak i badanie krwi, i zdjęcia, czaszki, ucha. I to trwało gdzieś około 3 lat ta korespondencja. I wreszcie przychodzi wiadomość, że moja mama żyje. I pierwsze moje zdziwienie, prawda? Jak to? Ona żyła i mnie nie szukała? Ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, że przecież istnieje żelazna kurtyna. Ona wywieziona do Belsenbergen była wyzwalana przez Amerykanów i Anglików, przez aliantów po prostu. I powiedziała mi, że Oświęcim to jeszcze była przechadzka naprzeciwko tego, co się działo właśnie w Belsenbergen. Tam, mówi, tylko zaparli baraki bez wody, bez jedzenia i tylko ten przeżył, bo tam ludzi jedli. Ja po prostu oniemiałam, kiedy zobaczyłam ten list, że moja matka żyje. A on tam spotkało się dowództwo i rosyjskie, i alianckie. Powiedzieli jej, bo ona chciała jechać do Oświęcimia po dziecko. Powiedzieli, że wszystkie dzieci z Auschwitz zostały wywiezione, obojętnie, nie wiadomo czyje, do Związku Radzieckiego. Więc matka zrezygnowała z tego obywatelstwa nawet amerykańskiego, bo oni wszyscy dostawali tam. Kto chciał, to pozostawał na Zachodzie. Jechała, bo ona musi szukać swojego dziecka. Jeździła po wszystkich domach dziecka, ale nie znalazła. Bo ja już wtedy byłam, a był to przecież maj 45 roku. To ja już jako tako byłam przecież po prostu przygotowana do normalnego życia. I kiedy wychodziłam, teraz jeszcze wspomnę o takiej tragicznej rzeczy dziecka, kiedy wychodzę latem po kilku miesiącach już na podwórko do moich rówieśników i ustawiam dzieci na apel i robię selekcję, ty na rewir, ty do gazu. Ach, dorośli, którzy patrzą na to, zabierają te swoje dzieci, bo mówią, przecież coś podobnego to jest niemożliwe, jak łatwo jest wychować następców morderców. Bo ja zupełnie nie czuję jakiejś ani litości, ani potrzeby przytulenia, czy potrzeby okazania mi jakichś uczuć cieplejszych. Bo tego nie zaznałam w dzieciństwie, bo moja matka nie miała takich możliwości poza przyniesieniem tego jedzenia. W którym roku, pamięta pani rok, w którym dowiedziała się pani po tych 3 latach poszukiwań, że pani mama jednak żyje? Pamięta pani datę? Tak, to był... To było tuż po nowym roku 62. Minęło 17 lat. Ma pani 22 lata. Mam 21 lat, bo w grudniu kończę te 20. Ma pani 21 lat? Tak. I co pani postanawia? Postanawia pani spotkać się z nią, odnaleźć ją? Nic nie postanawiam. Wszystko dzieje się znów niezależnie ode mnie. Ponieważ te biura, biuro w Hamburgu, jak się dowiedziało, bo istniało w tej nawet warunkach wojennych Centralne Archiwum Warolsen i biuro z Hamburga dowiaduje się z tego
biura poszukiwań w Hamburgu, w Arolsen, że więzień o takim numerze, bo tylko był numer więźniarski, przybył z terenów byłego Związku Radzieckiego, więc to biuro w Hamburgu szybko zwraca się do biura poszukiwań w Moskwie. I tam dowiadują się, to już jest po śmierci Stalina, że kobieta od wielu lat, pomimo że dostaje zawsze każdego roku odmowną wiadomość, nie ustaje w poszukiwaniach swojej córki o takim właśnie numerze. A że to było wielkim sukcesem tych biur poszukiwań, natychmiast powiadamiają media. I przyjeżdżają bardzo szybko do mnie właśnie kamery, reporterzy, którzy nagrywają ze mną reportaż, który ukazuje się na ogólnorosyjskiej i na ogólnopolskiej telewizji. Przed wyjazdem nocuję tam w domu chłopa i tak samo rozmawiam z dziennikarzami. Wszystkie gazety zamieszczają moje zdjęcia prawie że w całej Europie i opis tej historii, bo to było coś niebywałego. I organizują nam władze i polskie, i rosyjskie spotkanie właśnie, które odbywa się w Moskwie. I został przed moim przyjazdem, ten reportaż został wyświetlony i odczytany telegram, kiedy po prostu ja przyjeżdżam na spotkanie z matką do Moskwy. I kiedy właśnie w kwietniu 1962 roku jadę do Moskwy, otwierają się drzwi wagonu, ja widzę tysiące ludzi, bo jest to dworzec białoruski w Moskwie. I mój chrzestny ojciec postarał się o piękny bukiet białych róż, który mam wręczyć mojej matce. I ja widzę tysiące ludzi. Oni wszyscy przyszli popatrzeć na tych szczęśliwców, żywiąc się tą nadzieją, że jeżeli nam się udało, to oni także będą próbować. Bo przecież nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że ta żelazna kurtyna nie pozwalała tym właśnie wiadomościom przechodzić ze wschodu na zachód. No i stało się to takim po prostu wydarzeniem propagandowo-politycznym w pewnym sensie. Bo moja matka na mój widok, stojąc w tym tłumie, po prostu mdleje, traci przytomność, ponieważ tak przeżywa ten moment, że nie jest w stanie opanować tych emocji. Mdleje, bo powiedziała mi później, że ciągle się jej wydaje, że znaczy w drzwiach tego pociągu zobaczy 4-letnią dziewczynkę, którą zostawiła, a zobaczyła dorosłą kobietę. I nie spotyka się ze mną tam na dworcu, tylko jesteśmy więzieni tymi ich rządowymi czajkami do jednego z tych wielkich hoteli moskiewskich, do sali recepcyjnej. Znów wokół nas jest mnóstwo fotoreporterów i dziennikarzy i wszyscy chcą rozmawiać i coś się dowiedzieć, bo coś nowego trzeba do tych gazet tym ludziom podać, którzy właśnie żyją tą nadzieją, że, bo przecież wiadomo, w II wojnie światowej mnóstwo ludzi zginęło, ale mnóstwo się pogubiło i usiłowali się odnaleźć. Nie tylko w Polsce i w związku ówczesnym, ale i w całej Europie się to działo. Dlatego było tak wielkie zainteresowanie. No i te parę dni było takie, żeśmy tylko ukradkiem mogły, zostawałyśmy same i porozmawiać. I ona mi wtedy wyjaśniła właśnie wiele rzeczy i pewne rzeczy pokojarzyłam z tym, które pozostały w mojej pamięci, z tym jej opowiadaniem. I trwa to parę dni, bo tu jest to zainteresowanie także i, jak mówiłam, propagandowo i polityczne. Jestem przyjmowana przez ówczesne władze na Kremlu. Jestem w ambasadzie polskiej. Wtedy pamiętam, był generał Popławski, tam rezydował. To nazwisko zapamiętałam i usiłują mi pokazać te piękne miejsca, wożą mnie
i do Petersburga, i na Krym, i na Kaukaz, i spotkania w zakładach pracy, i w szkołach. Ja po prostu nie mam tego czasu za wiele, ale na końcu mówimy, że na pewno to nasze spotkanie było czymś takim. Spotkałyśmy się z dwóch zupełnie różnych światów już wtedy. Ja miałam zupełnie inną mentalność i zostałam wyrwana z tamtych korzeni. I kiedy proponowano mi, żebym tam została, bo przecież i w Teatrze Bolszoi, i w cyrk Rajkina wtedy był taki słynny, i te spotkania wszystkie, i koniecznie rozmowy tak zwane sekretne były ze mną, żebym pozostała, bo bardzo tym władzom ówczesnym zależało na tym, żeby to pierwsze dziecko rosyjskie powracające do swojej ojczyzny jednak pozostało w tym swoim kraju urodzenia. Ja jednak będąc tam kilka tygodni, nie mogłam się odnaleźć w tamtej rzeczywistości i postanowiłam jednak wrócić do Polski, ponieważ zostałam wychowana już w zupełnie innych warunkach, w innych wartościach. I bardzo ku wielkiemu niezadowoleniu władz ówczesnych Związku Radzieckiego, bardzo szybko, po około 2 miesiącach, zostałam odesłana do Polski.